Dzień kolejny, jesteśmy w Londynie. Dzisiaj mamy wolne, bo jest poniedziałek. A w biznesie muzycznym poniedziałek jest wolny z reguły. Szósty dzień będziemy próbować kupić kartę SIM do telefonu. Tym razem mamy chętnego Brazylijczyka, który powiedział, że nam to ogarnie, bo my nie możemy kupić karty jako gringos. Jak się okazało, tym razem Brazylijczyk słowa dotrzymał. Umówiliśmy się na 11 pod galerią handlową i przyszedł, o dziwo. No i tak, okazało się, że może kupić tylko jedną kartę, ponieważ jest z nami jeden nasz koleżka, który poda swoje dane do rejestracji tej karty, więc nie może sobie zarejestrować nie wiadomo ile numerów na siebie, może zarejestrować tylko jeden prepaid. I should turn off the internet and it should work. Yeah, everything is very complicated. Yeah, I think I got it. Dude, yeah, I got it. Yeah. Thank you. Jakbyście się zastanawiali, jak się jeździ w Brazylii, to właśnie tak. Jedziemy właśnie do miejsca, które się nazywa Apu Karanina chyba. I... No i tyle. Weszliśmy do sklepu, bo się tak jakby się weszli do kogoś do chałupy po prostu. Takie spojrzenia na nas. Taka troszeczkę niezręczna sytuacja. No ale... Jeść coś trzeba, no. Bardzo cienki ten sklep. Mają, to... Nie mają zapełnionych. Ja chyba się skuszę na coś ostrego. Ładelito sobie masz. Mhm. O kurwa, to może jednak nie. Myślałem, że mniej. Tutaj co? O, to już taka lepsza cena. 5,90. Ja sobie wezmę tą wskazkę. Data ważności. Do 31 stycznia to można pić. 31 stycznia? A luty mamy. Ważna rzecz, jeżeli jesteśmy gdzieś w jakichś wioskach w Brazylii, warto zobaczyć datę ważności produktów. No, niektóre sklepy mają tak, no... Troszkę przeterminowane. Nie ma światła, weszliśmy do sklepu, było ciemno. No i niektóre soczki były troszeczkę przeterminowane. Nie o... No, warto. Lepiej warto. Uważać. Wszędzie lepiej warto, uważać. Ale w Brazylii szczególnie. Po udanych zakupach kontynuujemy dalej drogę. Kontynuujemy, dokładnie. Drogę do wodospadu. Jak no. To było? Nie wiem, muszę sobie. Może powiedz, co będziesz pił teraz. Na razie nic. Ale jedziemy do wodospadu. Wodospad się nazywa Araniezek. Apu Karanin. Jedziemy. Droga się skończyła. I będę pił jogurcik. Ty gwiazdy na niebie, ja piszę do ciebie lamenty piekielne, lamenty, że dziś uciekniesz nad nieba i z góry w doliny promienie jak strzały przekują na niby te męki miłości, żałosne to kpiny. Na ręce masz dziecię, a wąż od swych stóp to światło, co tobie zakrywa dziś oczy, to ono mi świeci i wskazuje. Tak się robi drogi w Brazylii.
prawy zalewa dziś ziemię. Ten strach wytworzony króluje nam wciąż. Ty patrzysz do góry, tam chmury wzburzone. Nadziei nie widać, a ręce ci drżą. Gdy myślisz, co idzie, co będzie, nadejdzie. Gdy dym już opadnie, niczego nie będzie. Strach naszej ziemi. No i pierwsze utrudnienia na tej pięknej, wspaniałej drodze. Prawdopodobnie się zakopały ciężarówki albo coś tam kombinują. Nie zmienia to faktu, że droga jest zablokowana. Jogurcik. Strach naszej ziemi, strach naszych korzeni. Odrodzi się chwała, odrodzi się o. Właśnie dojechaliśmy. No, miejsce wygląda niesamowicie. Tak, jeszcze nie zobaczyliśmy, ale już. Półka skalna jest bardzo wysoka. Oj, oj, oj. Wow. Ja, dziękuję. Wow. I widzi, że ktoś na nie sobie luka z boku. Lecz oko ucieka i stara się zachować normalnie w społecznym przekonaniu. W pełni nieświadome, w pełni senne. Cześć, idę zobaczyć, jak długo leci się na dół z tamtej półki skalnej. Patrz.
O, przechuj go, że się nie boi. A ma... Aha. Tu jak się woda załamuje? No, tam Mateusz, jak się woda załamuje? No. No i dobra, i oj, zawsze się tak kończą wszelkiego rodzaju wyprawy. Wymyśliliśmy sobie, że jedziemy tam na ten wodospad, wyjdziemy, nie, tam wysoko. No i, znaczy nie wysoko, tylko że tam idziemy tam blisko tego spadu. Mateusz już tam poszedł. Pawłowi chyba klapek spadł i popłynął z nurtem wodospadem i teraz Mateusz go będzie chyba łapał. Tak, potwierdzona informacja. Paweł zgubił klapka w nurcie rzeki i popłynął w piździec. Jest nadzieja w Mateuszu, że może tam... Nic nie słyszę! Sprawdźmy. O kurwa, klapek! Dopiero teraz to zauważyłem. O fuck! Nie! Kurwa! No nic. Pa, pa. Biedny klapek. Czyli tyle z Pawła zostało w tamtym rejonie. Czyli nie trzeba się wspinać, bardzo dobrze. Jakby ktoś chciał wejść sobie na wodospad, to trzeba patrzeć do tyłu, nie do przodu. No dobra. Faktycznie kurwa, w tych klapkach tu spaść to nie będzie problem. Na razie suchą stopą przyszedłem. Dobra, pierwsza sucha stopa, nie sucha. Ale mocny ten nurt. No i dobra. Tu czy tu? Zrobimy coś takiego. Hopla. Tutaj spada woda. Doszliśmy, na razie szczęśliwie. Jesteśmy na skraju wodospadu. Wy jesteście na skraju? Ja też jeszcze nie jestem. Oni są na skraju. Popatrzcie tam. Pełni księżyca. Kontynuujemy przygodę z wodospadem. Przeszliśmy przez rwące potoki, zostawiając buty po drugiej stronie potoku. Ja pierdolę. Ale tu jest wysoko. Tam? Tak właśnie wygląda igranie z losem. Krzysiu robi zdjęcia odważnym, którzy postanowili sobie usiąść na krawędzi tutaj tego urwiska. No a ja zaraz się tutaj... Masakra. Muszę zobaczyć. No więc zrobiliśmy to. Siedzimy na... krawędzi. Krawędź wodospadu. Ło, Arek, co on robi? Nie wierzę w to. Nie, Arek, nie! Dobre jest! Arek! Kurwa!
Ja osobiście jestem przerażony. Mam lęk wysokości. Zresztą... ...120 metrów w dół. Mi już starczy tych wrażeń. Może jakbym jeszcze tu drugi raz wrócił, byłbym spokojniejszy. Na razie jeszcze muszę to jakoś ogarnąć w mózgu. Ale fajnie, kurczę. Przygoda z wodospadem dobiega końca. Na szczęście nikt nie spadł. No i dobra, jedziemy dalej. Przez okno oko patrzy i widzi, że ktoś na nie sobie luka z boku znowu. Lecz oko nie ucieka, tylko patrzy bacznie za tym, co znikło tuż za rogiem w pełni. Nieświadome w pełni, chyba wystraszone tego oka wspaniałego, który patrzy bacznie na wszystko, dopóki się nie znudzi. A potem... Wracamy do domu. Bliżej nie podejdą chyba, no ale zachęcone. Ale na puzon chyba by poszło. Chciałbym wyciągnąć. O, zbliżają. Ale idą tylko w momencie, kiedy Arek przestaje grać. Przepraszam. Do Kosiny jak? Jak nie wiem. Jedziemy na spanie sobie teraz. No i okazało się, że od tego pięknego wodospadu, w którym byliśmy jeszcze kilka godzin temu, a dokładnie jakieś dwie, okazało się, że przecież nie ma sensu płacić za drogę, skoro kilometrów jest tyle samo, a będziemy jechać tylko 15 minut dłużej według nawigacji. Okazało się, że bzdury. Bo bezpłatna droga w Brazylii wygląda tak. Przez okno oko patrzy i widzi, że ktoś na nie sobie luka z boku znowu. Lecz oko nie ucieka, tylko uchwyca ten moment, gdy coś spojrzało w jego stronę. Przez okno oko patrzy i widzi tylko głowę pozbawioną włosów w pełni.